5 rzeczy, o których prawdopodobnie nie wiesz, robiąc zakupy spożywcze. Pierwsza. Cukier cukrowi nierówny. Na etykietach produktów spożywczych możesz spotkać się z tabelą wartości odżywczych. Między innymi są na niej węglowodany oraz cukry dodane. Nie znaczy to jednak, że powinniśmy unikać wszelkich cukrów. Produkty spożywcze, które zawierają cukry naturalne, czyli właśnie węglowodany, mogą stanowić składnik zdrowej diety. Mleko i jogurty naturalne zawierają cukier mleczny, czyli laktozę, natomiast owoce czy warzywa są bogate w cukier owocowy, czyli fruktozę. Produkty te są również bogatym źródłem składników odżywczych, w przeciwieństwie do produktów zawierających cukry dodane, będących mniej wartościowym składnikiem naszej diety. Najwięcej cukrów dodanych dodawanych jest w czasie produkcji żywności, dlatego tak ważne jest, aby rozpoznać ilość cukrów dodanych w produktach od tych, które ten cukier zawierają naturalnie. Druga. Nie wszystkie dodatki do żywności są złe. Nie musisz rezygnować z wielu towarów mających w swoim składzie E. Wiele z tych składników działa bardzo pozytywnie na Twój organizm. W tym przypadku dobrym przykładem jest kwas askorbinowy, czyli po prostu popularna witamina C. W żywności taki składnik jest oznaczony jako E300. Czy wiesz, że dodatek E100 jest bardzo często dodawany nawet do produktów pochodzenia naturalnego? Przede wszystkim wiąże się to z tym, że kurkumina nadaje produktom piękny żółty kolor. Jednocześnie naprawdę nie musisz omijać tego E, ponieważ to naturalny barwnik, który wydobywany jest z korzeni i łodyg. Dlatego nie obawiaj się tego składnika, gdy zobaczysz go w swoim pożywieniu. Kolejnym przykładem naturalnego barwnika jest E140, nadający produktom zielony odcień. Zazwyczaj wydobywa się go z roślin typu lucerna, pokrzywa czy trawa. Zastanawiasz się, gdzie możesz go znaleźć? Przede wszystkim dodaje się go do zup bądź gum do żucia. Dodatek do żywności E101 bardzo często jest dodawany do produktów wegańskich czy wegetariańskich, a także do musztard, serów i płatków śniadaniowych. Dzięki temu dodatkowi potrawy nabierają ciekawego żółtego koloru. Nie wszystkie środki żelujące czy zagęszczające są szkodliwe. Najlepszym tego potwierdzeniem jest agar, czyli po prostu E406. W końcu ten składnik jest pozyskiwany z krasnorostów, znajdujących się w Japonii. Poza tym agar wyróżnia się bogatą zawartością błonnika, dlatego szczególnie warto wybierać dżemy czy galaretki z tym dodatkiem. Kolejnym często wybieranym dodatkiem do żywności są karotenoidy, które na etykietach maseł, napojów gazowanych bądź jogurtów są oznaczone jako E160. Ta substancja pozyskiwana jest z roślin lub warzyw o pomarańczowym kolorze. Szczególnie często w tym celu wykorzystuje się marchewki. Trzecia. Olej lniany kupiony w sklepie jest pozbawiony wartości. Dlaczego nie należy kupować oleju lnianego stojącego na półkach w aptekach lub sklepach? Olej musi być przechowywany w ciemności i chłodzie przez cały czas, licząc od daty wytłoczenia. Nieodpowiedni olej lub nieodpowiednio przechowywany może być bardzo szkodliwy. Olej lniany używany na co dzień musi być wyprodukowany z siemienia lnianego, wysokolinolenowego, tłoczony na zimno, nierafinowany, świeży. Ma krótką datę ważności do 3 miesięcy. Czwarta. Nie wszystkie produkty light są zdrowe i dietetyczne. Produkt light to produkt, którego kaloryczność została obniżona o 30% w stosunku do jego tradycyjnego odpowiednika. Wyrażenie light nie sprawia, że produkt jest zdrowszy. Ma on po prostu mniejszą zawartość cukru lub tłuszczu. Eliminacja cukru lub tłuszczu może negatywnie wpłynąć na smak, konsystencję i ogólną jakość produktu. Producenci więc są zmuszeni zastąpienia ich innymi dodatkami. Niektóre z nich spożywane w dużych ilościach mogą być szkodliwe dla zdrowia. Zawsze dokładnie czytaj skład. Produkty light czy zero nie przyspieszają w magiczny sposób odchudzania. Na proces odchudzania wpływa ilość kalorii dostarczana z produktów. Różnica w kaloriach między tradycyjnym produktem a produktem light czy zero często jest niewielka. Spożywanie ich w dużej ilości tak samo sprzyja przybieraniu na wadze. Piąta. Tabela Nutri-Score nie ma sensu. Nutri-Score jest systemem oznaczania wartości odżywczych. Znajdziesz go z przodu opakowania jako uzupełnienie klasycznej, szczegółowej informacji o wartościach odżywczych, umieszczonej z tyłu produktu. Skala Nutri-Score pozwala zidentyfikować wartości odżywcze produktu już na pierwszy rzut oka. Wybierając żywność, możesz teraz szybko i łatwo porównywać produkty tej samej kategorii. Ocenie poddawane są wartości odżywcze różnych składników danego produktu, a potem przedstawione na 5-stopniowej skali opatrzonej literą i odpowiadającym jej kolorem. ciemnozielone A – korzystny skład wartości odżywczych, ciemnoparańczowe E – niekorzystny skład wartości odżywczych. Niestety system nie uwzględnia stopnia przetworzenia żywności, przez co punkty A otrzymują często produkty bardzo przetworzone. System przelicza także ważne składniki na 100 g, a nie w przeliczeniu na porcję. 100 g pizzy może uzyskać całkiem przyzwoity wynik, ale nie odnosi się to nawet do minimalnej porcji pizzy spożytej na raz. System ten nie uwzględnia wielu kluczowych dla prozdrowotności żywności składników, np. przeciwutleniaczy, witamin, ale też obecności barwników.